znów strasz się mam z bratem. Jakiś spokój rządzi światem. Słyszę pienią wieczne głosy, głowę wnoszę pod niebiosy. Tegoroczny orszak trzech króli ma nam przekazać, jak radośnie i głęboko powinniśmy przeżywać święta, w jaki sposób dzielić się tą radością i treścią świąt z innymi, jak na co dzień zachować radość oraz dobrego ducha, którym napełniliśmy się podczas świąt. Święto Objawienia Pańskiego, uroczystość Epifanii, jest najstarszym świętem, które ustanowił Kościół swej historii. We wczesnym chrześcijaństwie obchodzono kilka wydarzeń jednocześnie. Boże Narodzenie, hołd magów, chrzest Jezusa w Jordanie oraz wesele w Kanie Galilejskiej. O święcie tym wspominał już Klemens Aleksandryjski, zmarły w 212 roku. Na przełomie XV i XVI wieku pojawił się zwyczaj święcenia w kościołach złota i kadzidła. Kadzidło sporządzano z żywicy jałowca i wraz z modlitwą o błogosławieństwo Boże okacano nimi domy. W XVIII wieku rozwinęła się tradycja święcenia kredy, którą pisano na drzwiach domów. K, krzyżyk M, krzyżyk B. Święcenia kredy, którą pisano na drzwiach domów. C, krzyżyk N, krzyżyk B wraz z datą bieżącego roku. Znaczenie tego napisu tłumaczono jako skrót od wyrażenia Chrystus manis somnim benedicat. Nie Chrystus dom błogosławi. Lub Christus multorum benefactor. Chrystus dobroczyńcą wielu. Lub jako pierwsze litery imiona Kacpa, Melchiora i Baltazara. Dla nas chrześcijan napis kredo na drzwiach oznacza publiczne wyznanie wiary oraz prośbę o błogosławieństwo. Z racji tego święta w 1866 roku w hiszpańskim mieście Alcoy narodziła się tradycja dawnych orszaków, które z ulicami miast maszerują mieszkańcy przebrane postacie z Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. W Polsce uroczystość Trzech Króli była jednym z najważniejszych świąt kościelnych i jednocześnie dniem wolnych od pracy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Po raz ósmy spotykamy się w Dubicy i Orszak Trzech Króli. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
Myślę, że będzie wyglądało okazale, były trudności, ale wszystko się rozkręca i jest dobrze. Ruszamy spod szkoły, po drodze będą różne przeszkody na trasie, ale myślę, że do stajenki dotrzemy i pozdrowimy Jezusa. Skąd w ogóle pomysł, jak wyglądała ta historia pokrótce i co takiego ciekawego dzisiaj? Bo dzisiaj przy Starym Kościółku jest specjalny przystanek tego orszaku. Zaczęło się od tego, że oglądałem w telewizji czy na internecie, już nie pamiętam, jakieś urywki z orszaków Trzech Króli. No i tak mnie zakorciło i podpisałem umowę z Fundacją Orszak Trzech Króli i od tamtej pory się to zaczęło. Były strachy, nie mogłem, przerażałem się scenariuszem i tym, jakie trzeba mieć wsparcie w tym, ale robiąc podsumowania co roku, jak mam 200 osób bezpośrednio zaangażowanych, którym trzeba podziękować, którzy brali udział w scenkach, przygotowywali sceny i tak dalej, no to jakoś nie wiem, skąd oni się biorą. Czyli z odwagą problemów nie było. Ludzie chcą w tym uczestniczyć. W tym roku było strasznie trudno dla mnie. Myślałem, że już nie będzie nic, nie? Ale widać, że tam na górze ktoś czuwa i on chyba wie lepiej i on to załatwi bez nas, nie? Wróćmy na chwilkę do tego Starego Kościółka. Tam specjalna scenka w tym roku. Ta scenka jest scenką wymyśloną przez nas, niezwiązaną z Fundacją Orszak Trzech Króli. Postanowiliśmy dołożyć tą scenkę w związku z kolejną rocznicą zbliżającą się pogromu unitów w Pratulinie. Ciągle lud do takiej karczmy, gdzie harmider jest jarmarczny. BTS Rejfar, gwar i krzyki, ważne cechy pijateki. Duszo, hulaj, hulaj duszo, niechaj wnioski cię nie zmuszą. Biedak, niech do drzwi kołacze. Co tam płacze, ludzkie płacze. Dzień jest piękny, piękno grzane, panny i domalowane. Żyć, nie stękać, no ale jeszcze. Teraz w jednym słowie streszczę, na czym ma polega łódź się uba. Nalej Michę, moja luba. Brzuch jest pełen, to i feta. Dobrze prawitwa kobieta, mnie tam więcej nic nie trzeba. Och, anioł z nieba. Tak, nie dotrzesz pan do nieba. Obok brzucha jest i dusza, która wewnątrz się porusza. Jej na ławie nie położysz, ją nakarmi pokarm Boży. Strawa ducha, miód na serce, teraz tęskni w poniewierce. Jakże grzeszna i strudzona, Boga pragnie utęskniona. Na stół frykasy, kawior i wino, gdyby przepychem pałac zasłynął. W pałacu każdy z dzisiejszych gości pozna prawdziwy smak przyjemności. Uczta dla nozdrzy i bez wątpienia, rozkosze wzroku i podniebienia. Puchar wypełnion likieru kwartą, ach grzeszyć warto, ach grzeszyć warto. Grzeście z ochotą często i jawnie, byleby było słodko jak dawniej. Nic nie zepsuje smaku uciechy. Lubią rozwiązłość i inne grzechy, umiarkowania brak i łakomstwo. I lubią skąpstwo, ach lubią skąpstwo. Ktoś mi dziś mówił, że jakieś dziecię zostanie królem na całym świecie. Cóż za pomysły wrogie i głupie, po moim trupie. Mówią, że dzisiaj syn jest nam dany. Nie cierpię, kiedy psują mi plany, wszak mamy bawić się, pląsać. Wielki Herodzie, nie chcę się wtrącać, lecz może by tak załatwić sprawy i nie psuć sobie dobrej zabawy. Słusznie, strasz ku mnie. To takiej nie ma, wszystko się mieści, w jednym słowie mogę to streścić. W jakim to słowie? Zgadnij, nie powiem. Po co się trudzić, moi panowie? Zanim nam ludzkość wymyśli tango, ciesz się balangą, ciesz się balangą. Dołączcie państwo w górę puchary. U nas nie znajdziesz kawałków starych. Najnowsze z listy, świata przeboje, modne potrawy i modne stroje. Aż się z uciechy zakręci łezka. Taka imprezka! Taka imprezka! To też dla ciebie jest duszo młoda. To kostaj party w zamku Heroda. Dosiądźcie ludzie, wielbłądzie grzbiety. Do egzotycznej przeżyć palety. Puchary wznosić na słońca skwarze. Nieczystość, chciwość, zazdrość, gniew, pycha. Lenistwo ciała i pełna micha.
Dobrego ducha to są przeszkody. Czy jesteś stary, czy jesteś młody? Prawdziwe święto duszę nawiedzi, gdy dusza będzie już po spowiedzi. Kościoła Unickiego. Zakazuje się związków z papieżem w Rzymie i Kościołem katolickim. Klucze od świątyni należy oddać i rozstąpić się. My stoimy tutaj w obronie naszego Kościoła i wiary naszej i ojców naszych. Siłą nam chcecie narzucić prawosławie, a świątynię naszą sprofanować. Kluczy nie oddamy. Po trupach naszych będziecie musieli iść do świątyni. Wiarę całą w Rosji przyjąć musicie. Nie. Wolimy umrzeć tu, bezbronni, przy świętym progu naszej cerkwi, niż wyrzec się wiary naszych ojców. Przybiegam! Wody! Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny. Na wschód szli unici polskiej ziemi, bronić jedności przez zew krwi w
Chrystusie umocnieni, w męczeństwie dali przykład cnót. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Jedną ich winą było to, że nie zdradzili wiary.